Cześć, witaj Cię na moim vlogu. Dzisiaj opowiem Ci o takiej bardzo ważnej kwestii, dlaczego większość firm upada. Dzisiaj nagrywam Lumixem S9, pierwsze próby. Nałożyłem taki filtr ND, mam nadzieję, że też wiatr jest ok. Tutaj jest w ogóle fiesta, więc też pewnie będzie głośno, ale do czego zmierzam? Dzisiaj opowiem Ci w tym blogu, dlaczego większość firm upada. Tam chyba są takie statystyki, że 90 firm upadnie po 5 latach działalności. I dlaczego tak się dzieje? No i tutaj pierwsza kwestia to jest to, że większość firm działa w ogóle bez planu, nie? Czyli nie ma takiego strategicznego planu. Ludziom jest łatwiej, nie wiem, nagrać sobie rolkę, TikToka, później coś innego, niż działać w taki sposób planowy, nie? Bo zobacz, my w szkole jesteśmy bardziej przygotowywani do tego, żeby po prostu wykonać coś, nie? Wykonać pracę domową. Tutaj jest w ogóle fiesta dzisiaj, dlatego jest ekipa, więc jesteśmy w szkole uczeni, żeby wykonać zadanie, polecenie, ale nie jesteśmy uczeni planowania, bo to jest uważam najważniejsze. Oczywiście najpierw plan, a później wdrożenie tego planu w życie. To są dwa ważne aspekty, no ale większość osób działa po prostu bez planu, czyli to jest pierwszy błąd. No i na przykład mój plan jest bardzo prosty, moja strategia, ja od chyba 15 lat, tak to wdrażam. I w ogóle mój początek mojego planu na to, żeby stać się milionerem internetowym, no to było to, że będę tak, pisał bloga, ludzie będą do tego bloga wchodzili z Google, czyli będę w taki sposób zbierał osoby. Czyli jakby strategią było to, że zbieram ludzi, żeby ich mieć na liście mailingowej, żeby im stale sprzedawać, żeby stworzyć taką kupującą społeczność. No i jakby taktyką, czyli sposobem na wdrożenie tego jest... Tam z tyłu fajnie, są fajne widoki. Sposobem na wdrożenie tego było to, że po prostu na przykład jednym ze sposobów to jest to, że ludzie będą czytali vloga, z tego vloga będą sobie wchodzili na moją listę, zapisywali się na listę mailingową i w taki sposób będę budował społeczność i później raz na jakiś czas będę robił kampanię sprzedażową. Na przykład wiele osób ma taką strategię rozwoju swojego biznesu. Czekajcie, tutaj trochę przyciemnimy. Tak będzie bardziej widać niebo. Mam taką strategię, że na przykład budują społeczność, dają dużo darmowej wiedzy, no i raz na jakieś, nie wiem, 3 miesiące, raz na 6 miesięcy robią kampanię sprzedażową. No i taką mają strategię, więc moja strategia była taka, że zbieram ludzi, buduję społeczność, później pytam się ich, tej mojej społeczności, jaki jest ich największy problem i ten problem rozwiązuje za pomocą właśnie kursu internetowego. No bo zrozumiałem, że problemy można rozwiązywać na różne sposoby. No i jakby codzienna moja praca skupia się na tym, że ja ten po prostu plan mam wdrożony. A większość ludzi tak skacze z kwiatka na kwiatek, czyli trochę tutaj tego zrobi, tutaj nagrają rolkę, tam pojadą na jakiś event, tutaj nagrają 3 rolki, później jakiegoś TikToka. Jak nagrają TikToka, no to później nagrają sobie, napiszą jakiś post na Facebooku. No i jak się spytasz, jaki w ogóle ty masz plan na to wszystko, no to powiedzą, w sumie nie wiem, no szukam klientów. Podobno powinno się dodawać posty, więc ja te posty dodaję. Więc ludzie tak po prostu działają bardzo chaotycznie, bez planu. No i ten plan, teraz czytam taką książkę, plan marketingowy na jednej kartce, więc jakby do tego ma to zmierzać, że musisz mieć plan marketingowy na jednej kartce. Ja przeważnie rozrysowuję po prostu taki lejek sprzedażowy. I nasz lejek jest bardzo prosty. Kupujemy reklamę Facebook, Google, TikTok. Ludzie zapisują się na 5 darmowych webinarów. Jak się zapiszą, to czekają na te webinary, więc idzie wiedza w postaci maili, żebyśmy się lepiej zapoznali. No i później zapraszam te osoby na webinarze. Na webinarze tłumaczę, jak działają nasze aplikacje i robię sprzedaż. Ci, co nie kupili, bo nie byli na webinarze, albo w ogóle nie kupili, pomimo że byli na webinarze, no to wysyłamy im później jeszcze maile sprzedażowe. I jakby to jest ta cała nasza strategia, którą, znaczy jakby bardziej taktyka. A strategią jest właśnie to, zbieramy ludzi, budujemy listy, no bo jak te osoby się na ten webinar zapiszą, no to są na naszej liście mailingowej i co pewien czas wysyłam ankietę, czy też na webinarach ankietuję te osoby i pytam się ich, jaki mają największy problem w biznesie. Akurat ja mam przedsiębiorców, więc pytam się, jaki jest twój największy problem w biznesie i w taki sposób szukam pomysłów na kolejne produkty i przez to, że mam te osoby na liście mailingowej, no to mogę stale im sprzedawać nowe rzeczy, więc mam też dużą liczbę stałych klientów. I co jest też takim fajnym spostrzeżeniem, że dobry, bo niektórzy mówią, że jak będę miał dobry produkt albo dobrą usługę,
to ten produkt albo usługa, że one się samo obronią. I to jest błąd. Dobry produkt albo usługa to jest sposób na utrzymanie klientów, czyli na to, żeby oni kupowali od Ciebie jeszcze przez lata, ale nie jest to sposób na zdobycie nowego klienta. Więc dzięki temu, że ja daję dużo rzeczy za darmo, więc moja jakby strategia to jest to, że dajesz za darmo, budujesz listę mailingową potencjalnych klientów i później im sprzedajesz. Czyli żeby sprzedawać, musisz mieć po prostu najpierw swój plan. No i te firmy, wracając do tego, te firmy nie mają sprzedaży, bo znaczy nie mają, nie rozwijają się, upadają po tych 5 latach 90% firm upadnie. Takie są statystyki. Dlatego, że po pierwsze nie działają według planu, nie mają w ogóle żadnego planu. Po drugie, ich plan to jest jeden wielki chaos. I to jest taki plan na zasadzie, jakoś to będzie. No i właśnie myślą, że jak mają fajny produkt albo usługę, to ludzie sami ich znajdą i sami sobie kupią, nie? A prawda jest taka, że najpierw musisz zrobić dobry marketing, zdobyć tych ludzi. Musisz zdobyć ich uwagę, żeby zaczęli od Ciebie kupować. Więc ważne jest to, żeby sobie właśnie stworzyć taki lejek sprzedażowy i później go zacząć wdrażać, nie? Czyli na przykład u mnie rolki, TikToki, to nie jest tak, że po prostu sobie nagrywa, może się coś z tego wydarzy, bo wiele osób, jak nagrywa rolki i TikToki, to jakby wchodzi z takiego założenia, że ktoś zobaczy, napisze, ja będę rozpoznawalny, sam się domyśli. Ale weź pod uwagę, że ta osoba ma też setki innych rolek, które ogląda każdego dnia i ona zamiast się domyśleć, żeby do Ciebie napisać, no to będzie oglądała kolejne rolki innych twórców, nie? Więc musisz jakby spowodować, że ta osoba zapisze się na Twoją listę mailingową, żeby pracować inaczej nad zdobyciem pieniędzy tej osoby, nad sprzedażą, niż właśnie to, że ta osoba będzie tam, będą te rolki jej się ślizgały po oczach, bo tak mniej więcej to wygląda. Czyli musisz mieć jakiś stan strategiczny. Musisz mieć jakiś plan strategiczny. Ja, tak jak mówiłem, mam to rozpisane na kartce papieru. Jest to bardzo proste. Ludzie wchodzą sobie z Google, Facebook, TikTok, Instagram, zapisują się na listę mailingową, później robię 5 prezentacji na webinarach. Jak nie przyjdą na webinar, to wysyłam jeszcze maile, sprzedaję jeszcze w mailach i tak robię w kółko. I ludzie myślą, że jak się robi coś w kółko, to nie działa, ale to właśnie działa, na tym to polega. I w tej książce też plan marketingowy na jednej stronie, czy na jednej kartce, też przypomniał mi taką ważną kwestię, znaczy ja ją wiem ją od 15 lat i się jej trzymam, ale myślę, że ona powinna być wielu osobom przypominana, że kiedyś zapytano takiego znanego złodzieja w Stanach Zjednoczonych, który często, znaczy ogólnie okradał tylko banki i zapytali się go, dlaczego okrada banki. No i on powiedział, bo tam są pieniądze. Jeżeli się zastanowisz, dlaczego ja stosuję taką strategię, dlatego, że ona mi zarabia pieniądze i z pieniędzmi daje mi też dużo wolnego czasu i to jest właśnie bardzo ważne. Czyli podsumowując, weź kartkę papieru, tu nie wiem, czy mnie będzie widać, będzie. Weź sobie kartkę papieru i sobie naszkicuj, co się ma dziać z klientem. Dobrze jest też sobie stworzyć taką drogę Twojego klienta, co ma tam się z nim dziać. No i później to musisz zaimplementować. Oczywiście będą pojawiały się przeszkody, problemy typu na przykład jak zdobyć tych klientów z tego ruchu. Na przykład piszesz artykuły na bloga, żeby te osoby wchodziły na Twojego bloga. Tam jest element do zapisu na listę mailingową. Ale chodzi o to, żeby to wdrożyć, bo czytanie o tym, jakby kolejna książka, którą gdzieś tam przeczytasz o biznesie, to ona i tak Ci nic nie da za bardzo, no bo to, że znasz 100 sposobów zarobienia pieniędzy w internecie, a nie stosujesz jednego, no to nie przynosi Ci pieniędzy. Czyli jeżeli nic się nie wydarza, jeżeli nie doszło do sprzedaży, to chyba też gość z IBM-u mówił, że jeżeli nie doszło do sprzedaży, to jeszcze nic się nie wydarzyło w firmie, nie? I jakby takie całe, ciągłe przygotowywanie się do biznesu tak naprawdę niewiele Ci da. Czyli zamiast się ciągle przygotowywać, stwórz sobie taką prostą, ja to u siebie, jeżeli dołączysz do mnie do Akademii Social Media, tam ja pokazuję tą moją ścieżkę sprzedażową i tam Ci po prostu powiem, co masz robić. Ja to robię od 15 lat, jak sobie weźmiesz, nie wiem, Franka Kerna, Russella Bransona, Dana Kennedy'ego, czyli takich multimilionerów z internetu, oni właśnie mają w różnych tam wariantach pewne rzeczy pododawane, mają właśnie tą strategię. Jeff Walker, czyli produkt Launch Formula, to jest właśnie to, co ja robię, tylko że on jakby uczy, że to się tam robi intensywnie przez 3 miesiące, się robi sprzedaż, znaczy co 3 miesiące, a myśmy to pracowali, trochę to zmodyfikowaliśmy i robimy to 4 razy w miesiącu. Ja w tym miesiącu
miesiącu miałem 4 kampanie sprzedażowe, znów przekroczyliśmy 1 000 000 sprzedaży, no i prawdopodobnie w kolejnym miesiącu będzie tak samo. Więc w kółko powtarzanie tych samych czynności, strategii, to jest właśnie klucz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywałem z Panasonicem Lumix S9. Nie wiem, jak to będzie. Użyłem filtru ND i myślę, że jest ok. Napisz w komentarzu, czy widzisz różnicę co do jakości. A, jest to w ogóle też pełna klatka, czyli testuję sobie dzisiaj. Pierwszy raz będę montował pełną klatkę i zobaczymy, jak się to sprawdzi. Więc stwórz plan marketingowy na jednej kartce. Proste czynności przynoszące pieniądze, czyli rób to, co przynosi pieniądze.